kosiarkę bez, do koszenia kury. Nie. No, piesaka! Dobra, to dzwonię po kosiarkę. Do, o, pytaj się po... To ty się będziesz pytał, ja ci powiedziałem. Mi chodzi kosiarkę ja do koszenia tam... kur. To właśnie kosiarkę ja potrzebuję do koszenia kur. Aha. Mam no i... taką kosiarkę? No mam. Ile kosztuje? 160 zł. No a nie, ale tak, to taka musi być typowa, żeby kurę skosić. Do takiego? Kurę, żeby skosić. No. A to ja nie wiem, kurde, ja mam do trawy tylko. Nie, podobne jest, bo chciałem w ogóle kupić kosiarkę do koszenia kur. Nie ma problemu. Coś panu znajdziemy, jak pan jest zainteresowany. Nie, poważnie. A pan pokaże te wzory. Aha. I co, tym się kury kosi? Kurcz. A jak? Normalnie. No jak? No pan się śmieje. Nie, poważnie. A się kury kosi. No to kurde, nie wiem czy mam taką. Mam tylko zwykłą do trawy. Nie mam takiej chyba, co pan potrzebuje. Nie, bo... No to pan widzi, no. Ale nie... Na zdjęciu. A nie, mi chodzi taką typową. Patrzyłem w internecie, jest po 9000. Kosiarka do kur. Kurczę, nie mam takiej. Nie pomogę panu. O kur, a może pan tego chyba nie widział? Nie, naprawdę, nie pomogę panu. Wie pan co, kończę, bo jestem kurde zajęty i tego, niech pan szuka dalej. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc. Patrz, tu na naprawdę rozjebała mikrofon cały, co on odwala dzisiaj? Ty, weszła tutaj cały kawy pociągnęła. Kosiarko do kur. Dobra, kosiarka. Ty, ja bym pan nie zaskoczył. Dobra, kosiarka do kur, nie? Ale jak? To nie moja kompozycja. Ale nie, chodzi o to, że ktoś sprzedaje gitarę. Nie, słuchaj, że ktoś sprzedaje gitarę, nie? I że żebyś tylko powiedział to, żeby ktoś zabzdryngolił na nie, żebyś usłyszał te dźwięki. No i co dalej powiem? Dalej już będę wiedział, co powiedzieć. Tylko żebyś chociaż to powiedział. No dobra, dawaj. Ale ja... Garbaty, tak, pozdrów Danika i Wiśnia. Dobry wieczór. Pozdro Kile. Mnie ta gitara interesuje. Ta gitara mnie interesuje. Wie pan co, jaka, bo ja mam kilka. Aha. A to jest pierwsza? O! Jaka gitara? Ile pan ma? Ja muszę wiedzieć jaka, bo... Ja muszę wiedzieć zwykła, jaka, bo ja mam kilka rodzajów. Nie? Zwykła soluwa. Wie pan co, najlepiej to, bo mnie nie ma w domu. Jakby pan mi mógł napisać na tym oliście. To byłoby najlepiej, to odpiszę. No ja wiem, ale... Ja, a może coś pan zagrać, chociaż... Żebym uwierzył, że to pana? Tak, dobra. Dobra. No już będę grał. Słuchamy. Dobra, no. No, no. Puknij się w głowę, facet, wiesz? No graj. Słuchaj. No. Jeszcze raz taki głupi numer, to się pożegnamy, wiesz? Czemu? To ten numer zaraz ustalę. Co ty zamyślisz, kurwa, gościu, żebyś nie dozwonił, żebym ci grał gitarą? Ale zamknij mordę, ty. Ale się pytam tylko, żebyś zagrał. Ale zamknij mordę, nie wyzywaj, ty idioto jebany. Chciałem się rozłączył, ty. Widzisz, ale poważnie. Nie pan zagra na gitarze. Ja, szkoda, że się... I czubek musiał być. Szkoda, że... Tak, szło? Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak? I ta gitara jest oczywiście do sprzedania, nie? Gitara ta dwunastostrunowa. Tak, tak, może być. Tak. Wie pan, no nie używamy tak, bo tak mi się słuch pogorszył. Jestem na emeryturze, wie pan, no i tak. A to jest chyba... Sobie spokrop. A to jest... A ta gitara tak szczerze, ile ma lat? Wie pan, ja nie wiem, ile ma lat. No, nowa nie jest, no. No dobrze, ale... to czym starsza, tym lepsza, tak no, samo jak szybce, nowa, nie? No właśnie o to chodzi. A kiedyś pan no, grał, no, kiedyś ja pan ją mam chyba tutaj. Ja w domu to ja mam z 5 lat ją tutaj. A coś może pan zagrać? Ale będzie jeszcze starsza. Będzie starsza, jeszcze starsza. Jasno, że będzie starsza. A ja bym pana prosił, bo chcę kupić Chrześniakowi. A pan coś zagra? Ja nic nie gram, bo ja nie mam, ja jestem głuchy teraz. To nic, ale ja będę słyszał. Aparat mam,
Ale ja będę słyszał. A teraz mam na uszach. Ja wiem, ale ja będę słyszał, pan gra. Nic nie gram, bo ona jest schowana. No pan ją wyciągnie. Nie, nie, ja tu musi pan se przyjechać i zobaczyć. A gdzie pan mieszka? W Tychach. Gdzie? W Tychach. Co pan, zdycha? Tychy. A, zdychy. Tychy. A tychy. Kurde, tychy. A to, to na... A gdzie pan mieszka? To na Śląsku. No, no, tak. A ja Szczecinek, blisko morza. No. A wie, byłem pan... tam kiedyś, o, byłem. Nie, poważnie, a może pan zagrać, czy nie może? Nie, nie za bardzo, bo ona jest nienastrojona. To gitarę trzeba stroić i przed użyciem. Wciągnąć? Po prostu stroić przed użyciem. Jak się gra, to wtedy ją się stroi. A tak jak... bo to mi facet taki powiedział, to jak mi sprzedawał, nie? No. Że ją się nie stroi tak, żeby ona cały czas była nastrojona. Aha. Cało się przestroi? No nie, no bo to i tak nic nie da, bo te sumy się ciągle rozstrajają. To trzeba przed samym graniem, tak jak fortepian na przykład. Ja kiedyś w teatrze pracowałem, wie pan. Aha. Gdzie? Przyjeżdżał facet. W teatrze? Tak. W teatrze w Tychach. O! To pan, kurde... Ja mam tą, żonę. Gdzie? Z tych. Z Tychów? No. A gdzie mieszkała? A tam blisko. Blisko gdzieś? No blisko tam. No. Nie, a tą gitarę poważnie bym wziął. Bo tu czeka syn z chrześniakiem. A, dobra. No fajna gitara, 12 stron. Ja mówię, podam panu adres. Podaj mi pan adres. Ja wiem, ulica pan... Żwakowska. No taka dzielnica tu jest, Żwakowska. A dalej? 14. Wszystko wiem, a po co? Proszę? Dobra, Wojciech... Przyjadę jutro. Wojciech spijany, on... Nie, czekaj, chcę tą gitarę. Przepraszam za ojca, Wojciech spijany, do pana się dodzwonił. No bo kurde, nie mogę się nie dodać. Szkodzi, nie szkodzi. Nie. Ale będzie pan w Tychach? Pewnie. Jutro do pana odzwonię. Odzwonię rano, wypiję kawę i przyjadę. Wojciech spijany, to... Dobra. A ty... Nic nie szkodzi. A czemu pan nie zagra? A zapytać się może, nie? Jasne, dziękuję panu bardzo. Nie szkodzi, nie ale szkodzi, co? Ale zapytać się można. Jasne. No. Dzięki za placki, do widzenia. Sorry, no, dobranoc. Do widzenia. Dobranoc, sorry. Dobranoc. Ja pierdolę. A dziękuję. Chłop gada coś o... I dzwonimy. Chodź do taty. Ojciec, dawaj, jedziemy. Jestem ciekaw, co z tego wynikło. Mój najdroższy dzieciątko. Miśku. O! A nie wiem w ogóle o co chodzi. No, dawaj. Ale co? No, chodzi o to, żeby się skapnął, gdzie dzwonimy. Skąd mogę wiedzieć? Zobaczymy, no. Nie odbieraj. Czekaj. Telefon zaufania, słucham. Nie wiem. Halo? Halo? Gdzie? Telefon zaufania, słucham. Co mówić? Ja się nie będę tu przedstawiać, bo to jest telefon zaufania. Właśnie. Chciałem powiedzieć. A pani nikomu... Pani nikomu nie powie? No w zależności, jeżeli zgłosi mi pan myśli samobójcze lub próbę samobójczą, to będę musiała komuś powiedzieć, ale tak to raczej nie. Dobra. Ale jak? To znaczy? Jak się tam myśli samobójcze? Proszę pana, z czym pan do mnie dzwoni? No właśnie. Mam problem.
jestem pijany, że ona zwariowała. Pan rozumiem, że jest pod wpływem alkoholu, tak? Tak, tak, tak. I co mam zrobić? No proszę pana wytrzeźwieć, bo my tutaj niestety nie przyjmujemy... Ale żona zwariowała. Proszę pana, my nie rozmawiamy tutaj z osobami, które są nietrzeźwe, więc... Nie. Ona jest trzeźwa, dobrze? Nie. Chodzi o to, że ja jestem trzeźwy, ona trzeźwa, tylko zwariowała. Dobrze, więc prosiłabym jak o telefon, jak będzie, nie będzie pan pod wpływem alkoholu, dobrze? Możemy się tak umówić, że rano pan zadzwoni? Nie. Teraz coś pani powiem. Poszłem do łazienki sikać, ona idzie za mną i kibel urwała i rzuciła o ścianę. No i co? Proszę pana, no ja nie mam nic z tym wspólnego i to już pan musi się dogadać z żoną, ale jednak prosiłabym o telefon, kiedy będzie pan trzeźwy, dobrze? Znaczy, przepraszam, ja jestem trzeźwy całe życie, ale woda leci z kibla i co mam teraz robić? Proszę pana, ta dyskusja nie za bardzo ma jakiś cel. I sam pan przyznał, że jest pan pod wpływem alkoholu. Zresztą ja słyszę po panu, że pan mówi racjonalnie. No, proszę panią, wypiłem dwa piwa. Ja mieszkam sam na drugim piętrze i ja to nie wiem. Albo się zabiję, albo se... Nie wiem, co ja zrobię. Mam pomysł. A gdzie trzeba dzwonić? Z czym? No woda leci. Do hydraulika. A żona? Do psychiatryka. Proszę pana, zgłasza mi pan myśli samobójcze? Mówi pan, że się zabije. Mam wezwać służby do pana? Nie. Nichuja. Nie, dam sobie radę chyba. Ale nie czuję się bardzo przekonana. Chce pan popełnić samobójstwo? Nie. Proszę pan mi próbę? Jeszcze nie. Ale już się wkurwiam. Wie pani, o co mi chodzi? Ja pracuję ciężko. Przyjeżdżam po kolacji. Ona leży na placu. Na lesiki piecze. Ja patrzę, nie, poważnie patrzę, ona znowu stoi. Piecze na lesiki. Rano się dobrze, proszę pana, to nie jest telefon. To nie jest rozmowa na telefon zaufania. To jest zaufanie, to nie jest właśnie. Temat na telefon ja pani zaufania. Wszystko ja... mogę. Ja pani wszystko mogę powiedzieć. Ale ja niestety będę musiała się teraz rozłączyć, pan jest pod wpływem alkoholu, więc prosiłabym o telefon, kiedy będzie pan trzeźwy. Do widzenia. No i co z tego? Jak teraz ona mi umrze i co? Ja pierdolę. No ty piarzy. Jarła się. Kiblem o ścianę rzuciła. Ona wierzyła, nie? Bez mamie.